Akademickiego Ośrodka Czasowego w Dziwnowie przyjechała grupa Koreańczyków studiujących w polskich uczelniach. Na nadmorskiej plaży szybko mijają dni i tygodnie. Wśród polskich przyjaciół goście czują się doskonale. Gospodarze otoczyli swoich koreańskich kolegów serdeczną opieką. Z pomocą Marysi z Krakowa Suo In Han przeczytał pamiątkę z celulozy. Zo Ya Suk zorganizował wzorowy kurs pływania. Nadeszła od dawna wyczekiwana radosna wieść. Rozejm w Korei podpisany. Nareszcie cieszymy się wraz z wami, przyjaciele. Niech żyje bohaterska Korea! Thank you.